Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W tym odcinku zobaczycie, co ja i Aurorka jadłyśmy jednego dnia. Aurorka praktycznie je to, co my, więc tutaj nie ma problemu z obiadem, albo kolacją, albo ze śniadaniem i tym podobne. Dla mnie rano klasycznie kawa. Ja ją sobie tutaj odmierzam, tak jestem przyzwyczajona i tak mi najlepiej smakuje. Kawa oczywiście robiona w kawiarce. Małej przygotowałam jedną paróweczkę z firmy Sokoliki, bo takie właśnie jej kupuję i je bardzo lubi. Je sama parówki, jak widzicie, wyciąga rączki i zabiera mi, więc to jest dla niej takie śniadanko. I śniadanie je praktycznie jak się obudzi, po przebraniu i ogarnięciu. Teraz czas na drugie śniadanie. Drugie śniadanie jemy w okolicach 11:10. Tym razem przygotowałam placki na kefirze, bo akurat miałam kefir, z jogurtem morelowym z firmy Fruvita. Ja użyłam do placków 200 g kefiru, 2 jajka, 150 g mąki, proszek do pieczenia, sodę oczyszczoną, troszeczkę cukru, mimo wszystko, bo ja też jem. I tak jak mówię, malutka jest z nami i olej do smażenia. Aurorka niestety nie miała ochoty na placki, ogólnie ona nie jest plackowa, przynajmniej na ten moment, ale potem troszkę dojadła serek morelowy. Na obiad przygotowałam ryż z kurczakiem i ogórkiem kiszonym. Ryż odmierzam tak na oko dla naszej całej trójeczki, bo oczywiście nie zapominam tutaj o Bartku. Malutka ogólnie bardzo lubi ryż i mam wrażenie, że woli ryż od makaronu. Kurczak czy jakiekolwiek mięso to dla niej jest najlepsza rzecz i zawsze go zjada, całą resztę czasami zostawia. Na ogórka kiszonego akurat nie miała ochoty, więc zostawiła dość sporo. Kurczaka przyprawiam troszeczkę solą, papryką wędzoną, słodką i cynamonem, tak, cynamonem. Aurorce kroję mięsko, żeby ją o wiele łatwiej samej brać. No i obiad jest gotowy. A na kolację sałatka dla mnie, bo miałam na nią ochotę, piwko zero dla mnie oraz kaszka owocowa dla malutkiej. Dodawałam to, co akurat miałam, czyli pomidory, mozzarellę, sałatę, bo kupiłam ją, cebulę i dodałam taki sosik z truskawkami i chili, bo też miałam go akurat w szafce, jako taki dressing. Malutka zjadła całą kaszkę. To był taki przykładowy dzień i tak jak mówię, malutka je w większości to, co my, i zjada tyle, ile będzie chciała. Nie zmuszam jej do jedzenia, więc jak coś zostawi, to trudno się mówi.
Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!